Adrian Juraszczyk. Urodziłem się 22 października 1949 roku w Szopienicach na ulicy Niwnej 2. Tak się, Niwna 2. Tak się to nazywało. Moja mama musiała podczas wojny przerwać szkołę. Po wojnie skończyła, była technikiem hutnictwa. Mój ojciec był ekonomistą. I no tyle, co o rodzicach. Mój dziadek pracował w hucie, był urzędnikiem. Drugi dziadek w Mysłowicach był rzemieślnikiem. Ja warsztat zatrudniał ludzi, blacharz, instalator. Tyle, co był dobry, był założycielem pierwszego klubu motorowego w Polsce w 23 roku w Mysłowicach. I to wszystko, co tutaj powstało, to w zasadzie było związane z hutą. Nie tylko to. Nikiszowiec, Giszowiec, bo od Giszego, koncernu Giszego się to wszystko zaczęło, prawda? No i tu Szopienice też. Ja się urodziłem na ulicy Niwnej, która jest tutaj bliziutko, taka króciutka. To się nazywało MPRB, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Dzisiaj się nazywa MZMB, czyli Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane. Czyli MZUM. Nie, MZUM. No, a to było MPRB. Ja się pamiętam, jak tam konie woziły wszystko. Nie? Już taki stary jestem, cholera. A jakoś do mnie to nie dociera. W każdym bądź razie ja się tam urodziłem, wychowałem z tym, że ja tam mieszkałem, dopóki moja mama żyła, czyli do 11 roku życia. Potem musiałem iść do ojca, do Mysłowic. Ale tu się kończyłem, w dalszym ciągu jeździłem do 42 szkoły, do podstawówki. Potem Szpalowa, ja nie wiedziałem, czy ja pójdę w ogóle bo ja chciałem mieć Śląskie Techniczne. Jakby mama żyła, to bym na pewno na Śląskich poszedł, bo ja tam byłem na testach w piątej klasie, czy w szóstej, w piątym. I ten pan mi powiedział, ten profesor mi powiedział, że jak skończę siódmą klasę, to mam się zgłosić i bez egzaminu ja jestem przyjęty. Ja lubiłem matmę, fizykę, to akurat mi to pasowało. Ale mama zmarła i ja tydzień przedtem jeszcze nie wiedziałem, gdzie do szkoły pójdę. Szpalowa przyszła do domu. Jutro idziesz na egzamin. I tak się wylądowałem w Długoszu, nie? Bez przygotowania, bez niczego. Ale ja lubiłem zawsze takie ryzyko i tego typu rzeczy. I tak wylądowałem w Długoszu, którego zresztą w 10 klasie przerwałem. Były potem, przyszedł marzec, 68 rok, tak zwane wypadki marcowe. No i chcący, niechcący wylądowałem w wojsku. To był czas, kiedy brali za łeb i do wojska. Ja miałem 18 lat. Złamano wszystkie przepisy, bo do wojska się szło, jak się miało 19. A ja wylądowałem i sami studenci ze mną byli, wie pani, wszyscy ci, którzy ze szkoły powrzucano ze studiów. No i tak wylądowałem, po dwóch latach wróciłem z powrotem. No i dokończyłem maturę. Ale później ze studiami to już było troszeczkę, wahałem się, czy sport dalej uprawiać wyczynowo, czy iść na studia. A później przyszedł taki moment, kiedy się, wie pani, ożeniłem i już było troszkę po. A później mnie gonili na siłę z huty dalej na studia. Ja powiedziałem, to mi zapłaćcie mi wypłatę, to ja pójdę, nie? Nie ma sprawy, zapiszę się do partii, to można było robić w ciągu półtorej roku. Ja mówię, wsadźcie sobie to gdzieś i na tym się skończyła taka sprawa. Ale i tak w hucie przeszedłem, wie pani, od pracownika do dyspozytora huty, wszystkie stanowiska do góry. Dałem sobie radę bez tego. Jak to się stało, że pan wylądował w hucie? Bo to jest ciekawa rzecz. Ja wylądowałem w hucie? Tak, że pan trafił do tej huty i zaczął tam pracować. Przez mojego wujka. Przez rodzinę. To znaczy, ja wracając z powrotem, rozpocząłem pracę, szukałem pracy dosyć popłatnej. I w tamtym czasie trafiłem do katowickiej reklamy, która była w Szopienicach. I zostałem formierzem szkła. No, one robiły. A podobno byłem niezły w tym, w związku z tym dosyć szybko zacząłem zarabiać dobrze. Później był nawet taki okres, kiedy na dwa lata podkupił mnie prywatny Jan Badura, katowicki milioner, który miał swój warsztat.
wiecie Państwo, dał mi 50% podwyżki, kto by nie poszedł, prawda? No to poszedłem. Ale później Marian Rusek, to znaczy jego ojciec, a mój dziadek to byli bracia. On był tutaj kierownikiem działu zbytów w Hucie. I Marian mówi, wiesz co, buduje się ZPM, nowe przetwórstwo miedzi. Perspektywy są, nie przyszedłbyś przy tym wszystkim. I tak mnie namawiał i przyszedłem. Przeniosłem się. Też miałem do wyboru, albo jako inspektor nadzoru w dziale inwestycji, chodzić w krawacie i zarabiać połowę mniej, albo iść jako odlewnik, wytapiacz na nowy wydział zupełnie i zarabiać o połowę więcej. Oczywiście wybrałem to, co jest więcej pieniędzy się zarabia, pracy się nigdy nie brałem. No i tak rozpocząłem pracę w Hucie w koniec 75. Oficjalnie chyba 1 stycznia 76 rok. I tak rozpocząłem, a później, wiecie Państwo, to był, jak to jest, najpierw pracowałem jako ten odlewnik, później Piece Eksport wypożyczył mnie, całą 30 ludzi, między innymi mnie. Wyjechaliśmy do Budapesztu na 3 lata przez Piece Eksport wykonywać tak zwany kontrakt zagraniczny. Wyjechałem na 9 miesięcy, ale z tych 9 miesięcy zrobiło się 2 lata 9 miesięcy. No i jak wróciłem po tych 2 latach 9 miesięcy, to jako jedyny miałem taki glejt, że Piece Eksport chce, żebym ja sam wrócił jeszcze raz, nie? Ale nie było mowy, bo mnie się już... Jak ja wyjeżdżałem, to mi się druga córka urodziła. Miała 10 miesięcy. I to było 3 miesiące stanu wojennego. I żona mi po 2 tygodniach dzwoni, że Asia zaczęła chodzić, nie? No i ja tak, ja tu przyjeżdżałem co 1,5 miesiąca, co 2, ale jak już w tym 3 roku, to już dzieci wiedziały, że tata przyjedzie i zostanie. Więc nie mogłem się zdecydować, nie mogłem absolutnie, chociaż finanse mi, proponowano mi tam dodatkowe finanse i tak dalej, ale nie, bo to człowiek nie może przekroczyć pewnej bariery na kontrakcie, żeby pieniądze zaczęły rządzić nad resztą, bo można potem zapłacić za to. Ja to widziałem, jak ludzie niektórzy płacili. Powiedziałem, nie, absolutnie. I zostałem, wróciłem z powrotem. No a później był taki awans, no, zostałem mistrzem. Potem przez pewien okres czasu byłem takim specjalistą do spraw technicznych. A później zostałem dyspozytorem huty. No i tak ten czas, i tak te 35 lat przeszło w tej hucie. Tak ja do niej trafiłem, z tym, że ja hutę miałem od takiego. Moja mama rozpoczęła, mój ojciec odszedł od mamy, jak ja miałem 6 miesięcy, 5. I mama rozpoczęła pracę w hucie, to była jej pierwsza praca, jako sekretarka naczelnego. Z prostej przyczyny, mama znała stenografię, mama znała tego typu rzeczy. I tą hutę miałem w domu. Stenografia polegała na tym, że kiedyś nie było komputerów, tylko mama jeździła na konferencje, 2 osoby w hucie znały stenografię, dyrektor Mann i ona, jeździli na konferencje, a potem w domu musiała to wszystko przepisywać, nie? Taki zeszycik przyniosła, a potem jak przepisała na język polski, to było tyle. Później była szefową maszynopisowni, bo kiedyś też nie było ksero, tylko były kilka ładnych pań, 8 czy 10 pań były, które wszystko pisały na maszynie. To ja już pamiętam, bo byłem dzieckiem huty, jak mama mnie nie miała mnie gdzie zostawić, to mnie do dyrekcji zabierała i ja się szwendałem po biurach, nie? Wszyscy mnie znali tam. Tam malowałem, tam robiłem co innego. No i także tą hutę miałem na okrągło w domu. A ponieważ następną pracę mojej mamy to była, zakładała BHP w hucie, czyli bezpieczeństwo i dział BHP. I ja pamiętam, i miała najtrudniejsze, jako inspektor, miała najtrudniejsze wydziały, hutę ołowiu, hutę cynku. No i to był dalszy ciąg huty w domu na okrągło. No, ale niestety umierała, miała 40 lat. I ja miałem 11. Szkoda troszeczkę, bo akurat ja się później dowiedziałem, po latach się dopiero dowiedziałem, że
Rok wcześniej zaproponowano jej stanowisko dyrektora do spraw pracowniczych, bo tak się to nazywało. Mama nie przyjęła, ponieważ wiedziała, że ma raka, a niestety w tamtych latach, w 58-59, to był wyrok. Ratowała się jak mogła, ale to był wtedy to był wyrok. A szkoda, bo pamiętam, jak jeździła do Warszawy, żeby poliklinika powstała. Nie? Ona jeździła z manem, Boże, ile tam jeździli, żeby zbudowali. Jak poliklinikę zbudowali, to ona chyba była pierwsza, która zmarła w tej poliklinice. No tak się akurat złożyło. No i wiecie Państwo, jak... Ja miałem 11 lat. Chodziłem do 5 klasy szkoły podstawowej. Moja babcia zmarła, mieszkałem z mamą i z babcią. Babcia zmarła w styczniu, a mama w kwietniu. Ja w ciągu 3 miesięcy zostałem sam. Nie wiedziałem, co ze mną będzie. Musiałem iść do ojca, bo prawnie musiałem iść do ojca. I tak wylądowałem u ojca w Mysłowicach. Ale to był taki świat troszeczkę inny niż ja byłem wychowywany. Mnie się dzieciństwo skończyło. Zresztą zapłaciłem za to cenę swoją w życiu. No ale tak to było. Nic tam złego nie zrobiłem. Żadnych, nie wpadłem tam w żadne tarapaty, tylko po prostu pewne rzeczy zaniechałem, które bym, jakby mama żyła, to by było niemożliwe. Nie. No ale tak się to złożyło. Dzisiaj nie ma, ja nigdy nie mówię, co było, bo to nie da się odwrócić, nie ma z czym robić. A dawniej możemy powiedzieć, że huta była taką żywicielką szopienic, dawała pracę, ale też nie tylko, dawała rozrywkę, wypoczynek. Mieliśmy ten dom wypoczynkowy Storczyk w Wiśle, były duże obchody 150-lecia huty, orkiestra dęta, własny klub sportowy, dom kultury. Myśmy mieli, jak wspomina pan to całe myśmy całe zaplecze mieli duże. To było wtedy modne, te duże zakłady dysponowały. Myśmy mieli tak. Storczyk to był pierwszy dom wczasowy wybudowany na parteczniku w Wiśle. Na całym parteczniku to był pierwszy Storczyk. Później kupiliśmy taki dom jednorodzinny w Kuszowicach. I w tym domu został dobudowany relaks. Bo relaks jest dobudówką do tego domu. I to był nasz drugi dom wczasowy. Trzeci ośrodek to było Międzybrodzie. Najpierw były kempingi takie drewniane, zwykłe kempingi. Później myśmy tam Kościuszce to dali, a myśmy z tyłu zbudowali nowe kempingi, 8 kempingów murowanych i tak dalej. No, szło to jeszcze dalej z tego względu, że myśmy jeszcze kupili taki fajny teren za panoramą w Międzybrodziu. Nigdy tam nic nie zostało wybudowane, nigdy nie doszło do tego, żeby to było. Ale to było. Wymianę prowadziliśmy z wojskiem. Jeżeli chodzi o wczasy. Wojskowi przyjeżdżali do nas, do relaksu i do Wisły, do Storczyka, a myśmy jeździli nad morze. Też byłem na takich wczasach, nie? Kapitalne wczasy były, bo wojskowi zawsze mieli swoje priorytety, prawda? Oni potrafili załatwić to, co nikt inny nie potrafił załatwić. I to było bardzo rozbudowane. Wszystkie dzieci z huty jeździły na kolonie. Ale to też było powszechne. Powszechne z tego względu, że po prostu taka była struktura działalności firm, że ja bym wam to powiedzieć, dzięki hucie tu nie dość, że miasto powstało, to jeszcze dzięki hucie tu powstawały wszystkie kulturalne rzeczy, huta finansowała. Myśmy składali się w hucie jako pracownicy, wybudowaliśmy 2 szkoły. Jedna szkoła to była tak zwana 1000-latka koło cmentarza i drugą szkołę budowaliśmy na Dąbrowce, tą nową, co jest. To też była budowana przez pracowników, finansowana przez pracowników huty. Te 2 szkoły były wybudowane tego typu. To był klub Natasza. Pokażę wam zdjęcie, jak grałem w Nataszy w 67 roku, jak żeśmy zaczęli grać. Tutaj to były czasy, kiedy nie było keyboardów, nie było elektronicznej muzyki, tylko niestety trzeba było wziąć instrument do ręki i grać. Tworzyły się takie... Ja jestem pokoleniem Beatlesów. Nie? I Rolling Stonesów nie lubię do dzisiaj, ale Beatlesów zawsze uwielbiałem. Ten rodzaj muzyki. I to były takie czasy. To była walka pokoleń straszna. Między moim pokoleniem, a pokoleniem rodziców. Bo dla rodziców te nasze pokolenie i te zachowanie się, i te dłuższe włosy, i to był szok.
to było zupełnie coś innego. Pani Kostusiowa w Ogólniaku, profesor historii, była taka, że jak ona mnie zobaczyła mini, to przerąbane, ta dziewczyna musiała mieć warkocz. To było. Była świetnym historykiem, bardzo taka, ona była stanowcza, bardzo, ale miała swoje i ona tak mówiła z wschodnim akcentem. Ja do dzisiaj pamiętam zdarzenie, jak z Andrzejem Świdrym jechaliśmy samochodem jego stąd, tu, i do szkoły skręcamy tam na tej bramy, a Kostusiowa wychodzi. Się wystraszyła tego samochodu i siatkę miała w ręce i ta siatka i wyleciała. Ja się tylko tak schowałem, że mnie nie było widać. Andrzeja Świdra zauważyło. Na dziś pamiętam. Ta dziecko, ta ty mnie chyba chcesz zabić. Andrzej Świder jak zwykle, bukiet na drugi dzień kwiatów i walić do szkoły. To są takie wspomnienia, wspominam ze szkoły, z Ogólniaka, wspominam chyba jednego z najbardziej uzdolnionych. To był Olek Sierny. On szedł do szkoły w wieku 6 lat, ale on chodził, był rok starszy ode mnie, ale chodził do klasy starszej ode mnie. To się zdarza, ktoś taki, który się weźmie książkę do ręki 5 minut i idzie na egzamin i go zdaje. Bo on był taki, to on miał talent, dziś jest profesorem zwyczajnym, ale on był... A mogę pani gwarantować, że naprawdę nie był spokojnym człowiekiem. To prawda, że on wysadził w powietrze ubikację szkoły? Nie tylko. To była specyficzna klasa. On chodził do klasy razem z Andrzejem Świdrem, z Jasiem Dryszlem, a więcej ich było, oni byli starsi ode mnie. Pani, to były takie czasy, ja też nie należałem do spokojnych. Był tak, że jak Szwej wchodził do szkoły, to na tych głównych schodach wchodził, to pierwsze zdanie było: Adrian, spokój! A wszyscy ryczeli, bo ja dopiero za nim wchodziłem. Nie? On już z przyzwyczajenia mówił: Adrian, spokój! Ale myśmy tak, wie pani, to były takie czasy. Ja do dzisiaj pamiętam panią Hrycyszyn, która bardzo miała specyficzny sposób prowadzenia języka polskiego. Ona na przykład zlecała lekturę i trzeba było przygotować się i prowadzić lekcję, opisując tą lekturę. No, też sobie wtedy papiery narąbałem do dziś. Pamiętam ludzi bezdomnych. I jak mnie zapytała, co najbardziej z tego zapamiętałem, to ja powiedziałem, że jak ten pociąg co chwilę stawał i musieli składkę robić, żeby dalej jechać. Nie? To było przerąbane. To w tamtych czasach to było, nie pani, to było politycznie prze... Ale pani Hrycyszyn taka była, ona za mną stała. Też takie zdarzenie. A myśmy się zawsze wygłupiali. Nie? Ja pamiętam, nam strzelać nie kazano. I wstąpiłem na działo i spojrzałem w pole. Ja cię pierdolę. A ona za mną stoi. Ja myślałem, że ona zawału dostanie. Adrian, ja nie wiem, czy cię zastrzelił szczepotny. Ale to takie wygłupy były, bo to były takie rzeczy. No, bardzo pamiętam świetnie panią Kofmanową. Świetnym pedagogiem była. Haneczuk. Krylakową. Bardzo ostra była. Pani od biologii i od historii. Strasznie wymagająca, że tak powiem, nie? Bardzo. Ale, wie pani, to są takie miłe wspomnienia, dlatego że wtedy się człowiek denerwował. Dzisiaj się z tego śmieję. Nie? No ale to tak kiedyś było. I z tą hutą to jest taka sytuacja, że w tej hucie rozpocząłem pracę, tak to wszystko przeleciało z tej huty. Zresztą moja żona wcześniej do huty przyszła, ja. Wcześniej przyszła do huty, pracowała cały czas w laboratorium. U nas był wydział badawczo doświadczalny. W laboratorium. Zresztą w tej reklamie, w której ja pracowałem przed hutą, tam się poznałem z żoną. I widzi pani, na drugi rok już będziemy mieli 50 lat po ślubie, co by się człowiek nie...
Ja nie wiem, kiedy to przeleciało. Tak, ja zawsze mówię żonie, Jezus, ile ty masz lat? 50 lat po ślubie. Oczywiście ona wie, że się śmieje, bo ja lubię żartować. No ale tak to przeleciało. Jak dawniej ludzie tutaj lubili spędzać wolny czas? Wspominał pan o klubie Natalka. Proszę posłuchać. Kino kiedyś? To było kino Blask. Potem, później powstał Hutnik. Największe kino w Katowicach. Kino, w którym miało 800 miejsc. To było największe kino w Katowicach. Z tym, że Hutnik był o wiele później. Tu był Blask, na Janowie było Słońce, a na Dąbrowce był... Kapitol. Kapitol był na Dąbrowce, to a co kolega ma teraz tam knajpę, nie? Pod młynem. No to to były te rzeczy. Z tym, że wtedy jeszcze... Tu w Nataszu był zespół pieśni i tańca Szopienice. Proszę panią, to był zespół, który około 60-70 ludzi było w zespole. To był zespół, który jeździł, który był zaopatrzony. Oni mieli stroje śląskie, kompletne. Do dzisiaj ta reszta jest w Domu Kultury na Dąbrowce. Prowadził to Henryk Ciesielski. To był wtedy najmłodszy dyrygent w Polsce. I ci ludzie, dużo małżeństw z tego powstało. I oni przez... Jak Szopienice przeszły do Katowic, 1 stycznia 60 roku, to ten zespół przemianowano na zespół Katowice. I dzisiaj chyba jest w dalszym ciągu chyba Uniwersytetu Śląskiego ten zespół jest prowadzony. W każdym bądź razie to tutaj było. Tu był zespół, przed wojną były bardzo modne chóry. I tu był na przykład chór imieniem Stanisława Jespieńskiego. Ja pani zdjęcie pokażę mojej mamy, która była najmłodszą uczestniczką tego chóru. W nagraniu w Katowicach, w Radiu Katowickim w 1937 roku. Zresztą jest to zdjęcie. Nie wiem, ile ona. 1937 rok, urodzona 25, 16 lat. Też nie wiedziałem. Ja się o tym wszystkim dopiero dowiedziałem później. Dlatego, że mama też lubiła takie rzeczy. Ja się na przykład później dowiedziałem, że była taka nauczycielka w Szopienicach, która przyjechała z Krakowa, która się nazywa Kantorówna. Mokrzycka i Kantorówna dwie. A moja mama, dopiero mi ojciec powiedział, że moja mama to była pupilka Kantorówny przed wojną. Kantorówna to taki teatr robiła, amatorski. Nie? Mówi, i mama tam w tym teatrze z Kantorówną jeździła na te rzeczy. Także ona potem w Domu Kultury po wojnie, tam też był ten teatr. To już troszeczkę pamiętam jako dziecko. Proszę panią, życie tutaj kulturalne było, jakby to pani powiedzieć, z prostej przyczyny. Nikt nie znał komputerów. Telewizor, jak mama pierwszy telewizor kupiła, to cała chałupa do nas przychodziła, jakby box albo coś był. Tośmy krzesła mieli w domu poukładane, jak w kinie, tak, nie? To tak było, to był chyba 57 rok. Wie pani, to był inny świat, inne czasy. Dla nas istniała tylko piłka nożna. Hokej. Sport był powszechnie uprawiany tu w 42 szkole. Do dziś pamiętam wychowawczynią z WF-u, nazywała się Richter. Była zawodniczką Sparty Katowice w piłkę ręczną, a u nas uczyła WF-u. Ja ją do dziś pamiętam. Potem szkoda wyjechała, bo wyszła za mąż za piłkarza ręcznego Rumuna z reprezentacji Rumunii i wyjechała do Rumunii. Ale ja do dzisiaj pamiętam Richterkę. Do dzisiaj pamiętam panią Basię Fidor, która tu w Podstawowie nas uczyła i była harcmistrzem i zaciągnęła nas na budowę pierwszej do Centurii. To była pierwsza zbiorowisko chorągwi katowickiej. Byłem w piątej klasie. Barbarę Fidor do dziś pamiętam. Wie pani, organizowane były, dam pani przykład. W Domu Kultury na Dąbrowce, ta sala jak została zmniejszona, zrobiono tą bankietową salę, to myśmy regularnie, bo ponieważ tam występowałem w zespole, myśmy regularnie grali tak zwane zabawy. Jak przyszedł karnawał, to ja pani gwarantuję, że po bilety się załatwiało. Bo zawsze było co najmniej 50% więcej chętnych niż miejsc. Od Sylwestra począwszy do
końca karnawału. Zawsze. To niemożliwe było, żeby bilety były... Tego typu imprezy się odbywały różne. Orkiestry grały, pani Denty, to wszystko. Bo to wszystko było kiedyś finansowane przez hutę, przez kopalnię. Później jak się zmieniło to wszystko, skończyło się finansowanie. Klub HKS Szopińce. Szopińce się dorobiły, proszę panią, pierwszego mistrza Europy w podnoszeniu ciężarów. Prawda? Czesiu Białas. To był pierwszy mistrz Europy w podnoszeniu ciężarów. I on stworzył w zasadzie HKS Szopienice, jeżeli chodzi o ciężary. Ciężary w Szopienicach przez 7 lat rządziły w Polsce. Czyli 7 lat byli mistrzami Polski, nie mieli rywali. Tu się wychowało się wielu mistrzów, tak jak Czesiek Białas, potem był Marek Seweryn. Paru innych jeszcze zawodników, którzy zrobili kariery. I wtedy ci ludzie byli znani. Wtedy ich wszyscy znali, dlatego że to było... Byli popularni, chodziło się na zawody, wie pani, na wszystko. A myśmy zawsze w Ogólniaku robili na podwórku, tam gdzie jest hala sportowa, tam żeśmy lodowisko robili. Tam się sypało bandy, wodę się lało i tam żeśmy hokeja grali. Bo tam był wychowawca WF-u, nazywał się Kazimierz Bizoń. Bizoń to była instytucja, jeżeli chodzi o WF. Jego żona była sekretarką, a Kazimierz Bizoń potem był wiceprezesem OZPN-u, Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Ale on, wie pani, on prowadził WF na naprawdę wysokim poziomie. Myśmy chodzili na hale HKS-u, na ćwiczenia i tak naprawdę to było... I on był rygorystyczny. Ale na przykład ze mną do klasy chodził Wiesiu, dwóch mistrzów Polski w pływaniu. To było normalne. Sport był rzeczą absolutnie normalną i tym się rywalizowało. Myśmy grali, ja sam grałem w piłkę, zaczynałem na Stadionie Śląskim w szkółce, potem tutaj grałem, potem w wojsku grałem. No tak to było. Szopienice, chłopcy, ludzie z Szopienic chodzili budować stadion ludowy do Sosnowca, a potem granice przesunęli. Gierek granice przesunął, żeby ten stadion był w Sosnowcu, bo on jest po stronie Katowic. Bo zawsze Brynica była różnicą. To teraz granica idzie tak, naokoło stadionu i z powrotem do Brynicy. No, to się zawsze myśmy wszyscy się śmiali. No i tak było. A Szopienice, proszę panią, Szopienice powstało dzięki, to była taka społeczność. Szopienice długo miastem nie były. Dlatego, że wojna wszystko przerwała i tak dalej. Do końca grudnia 59 roku i też zrobiono 5 dzielnic Katowic ze względu na Gierka. Nie? Tu w tym budynku, to ja mówię, gościu mi opowiadał, który tutaj był. Tu w tym budynku odbywały się wybory pierwszego sekretarza miejskiego. Nie wiem, czy to już PZPR był, czy chyba jeszcze nie. Tu. I jak to bywa, kandydata zawsze ktoś przywoził, nie? No. A tu się ci ludzie tak uparli i go nie wybrali. Podobno 4 razy wybory powtarzano do rana i 4 razy nie wybrano. I ten się wściekł Gierek i było po Katowicach, po Szopienicach. I zrobiono na początku 5 dzielnic Katowic. Morawa miała należeć do Sosnowca też. Ja się urodziłem na Niwnej. W jednym z najbardziej fatalnych miejsc, jeżeli chodzi o... Tak. Tu są tory kolejowe. Tu jest Niwna. Tu jest ten narożny budynek, pierwszy przy torach. Ja się tu urodziłem. Z tej strony był sztral. Czyli margarynownia, a przedtem to się nazywała mydlarnia, bo to wtedy margaryny nie robiła mydlarnia. Z tej strony był utyman. Jak się na cmentarz szło, to była... Tam produkowano musztardę i ocet. Myśmy na to mówili octownia, a troszkę bardziej na zachód, to wiadomo, elektroliza, kadm i tak dalej. Ale taka była specyfika, takie były technologie. Nie? Tu u mnie, w domu, gdzie ja się urodziłem, smród ze sztrala, czyli z tego, to było coś potwornego. Wie pani, jakby pani nie zdążyła okna zamknąć, a oni wypuszczali te odpady, wylewali, nie? To pani nie zjadło.
To nie było, nie było mowy. Pani miała mydło w buzi. To nie było... Jak się zdążyło zamknąć, to jeszcze pół biedy, nie? Ale jak się nie zdążyło zamknąć, to tak było. Człowiek się przyzwyczaił do wszystkiego. Człowiek się przyzwyczaił, że ubierał białą koszulę, a po dwóch godzinach ta koszula się nadawała do wymiany, nie? No bo tak było. Proszę sobie wyobrazić. Dziś wiem, że jestem specjalistą tego. Myśmy tu razem z Utymanem i z Hutą w tym szczytowym okresie wyrzucali 8 tysięcy ton pyłów rocznie. 8 tysięcy ton pyłów rocznie szło z Huty. Proszę sobie wyobrazić. Do końca nie jestem pewien, czy wszystko było sklasyfikowane. Zakładam. To, co tak oficjalnie. I to wszystko szło. Ale Huta dawała ogromne pieniądze. Proszę Panią, Huta była największym producentem srebra na świecie. Myśmy produkowali 900 ton srebra ze złotem. Dzisiaj to naszą technologię przejął KGHM, robi 1200 ton i 4,5 tony złota rocznie, z odpadów. To wszystko było, co oni na hałdę wyrzucali, to myśmy to przywozili i robiliśmy z tego. Szopińce były jeszcze w latach 70. największym producentem cynku w Europie. To była huta zatrudniała 5 tysięcy ludzi. To proszę sobie wyobrazić, obie trzy osoby licząc na obywatela, pracownika Huty, to 15 tysięcy, co najmniej 15 tysięcy ludzi było związanych z Hutą. Tylko 15 tysięcy związanych. I dlatego te wszystkie domy, Morawa, to wszystko, to są wszystko domy wybudowane przez Hutę. Dlatego z Wielminy na Giszowiec jeździł Balkan. Woził pracowników, nie? Ja jeszcze pamiętam, na Wielminie bieda, żeby. I nie były już eksploatowane, nie? Bo Biedaszewy powstały, jak tą część przyłączono do Polski. To jednym z charakterystycznych rzeczy wtedy, które były w latach 20., powstały na Śląsku Biedaszewy. Kopali tam, bo tu jest węgiel, med się z ziemi zajmowało i był węgiel. Za moich czasów, jak myśmy chodzili, tam był basen, tak zwana Berglera. Olimpijski basen, 50 na wszystko tam. Naprzód Janów trenował, sam tam pływałem. Bardzo dużo ludzi z Szopinic chodziło tam latem, zawsze na basen. I tu Balkan zaczynał jazdę, a tu był basen. Tam dzisiaj są korty tenisowe, te, a tam był basen. Pani pyta, jak ludzie spędzali czas. Tam spędzali czas. To było... Sport był, ja mówię, sport był dosyć powszechny. To wszystko zanikło. A Szopienice były takim miastem, wie Pani, zawsze zakupconym. Zawsze, bo to taka była technologia, tego się nie szło zmieniać. Ludzie tu mieszkali, rodzili się, umierali. Ludzie byli z Hucie związani, ale to nie tylko w Szopienicach. To tak na całym Śląsku było, że najpierw powstawał zakład, a później wokół powstawały, prawda? Czy mówią Panu coś takie nazwy jak na Niwkowym, u Zająca, na Łęgu? Oczywiście, to są dzielnice Szopienic. A zna Pan jeszcze jakieś inne takie nazwy, takie lokalne? Och, oczywiście, to nie tylko nazwy były. W tamtych czasach to były takie... Jak się szło na Wielmina, można było wyrwać, to na Wielminie nikt nie zginie, tylko kto przeleci, temu głowa spadnie, nie? To tak się mówiło. Łęk to jest tutaj na rozdzieniu, jak jest w tym szpital geriatryczny teraz. To jest Łęk. Na Niwkowym. Niwkowe to, gdzie jest optyk Tomalka i obok Tomalki jest taki... Ja, bo to, a nie, tam to jest na Niwkowym. No. Proszę Panią, tam był właściciel, który się nazywał Niwka. I w środku miał ten zakład, nie? A drugi zakład przed wojną, drugi zakład, który miał, robił też meble i robił trumny, to mój pradziadek był, nie? To byli rywale, no. I ja też o tym nie wiedziałem. To się człowiek dopiero potem dowiedział. Ale to dlatego Niwka, bo Niwka to był facet, właściciel tego i dlatego się mówiło na Niwkowym, nie? Ten sklep duży na tym to był Zając. Mhm, tak. To był sklep Zająca. Proszę Panią, najgorsza dzielnica Zakopcuna. Najgorsza Zakopcuna dzielnica to było chyba 4 budynki albo 5 budynków. Za boiskiem piłkarskim, na końcu za Haksem, to był Neuberlin. To nazwano chyba tak złośliwie Nowy Berlin, nie? Neuberlin. To było... Do tych dzielnic, wie Pani, Utyman był, Morawa była.
Zając to był tu, u zająca się grało na polu za margarynownią. Tam było pole, tam myśmy piłkę grali. To było zającowe pole, tam, bo tam mieszkali zającowie. Rodzina zająców, dlatego się mówiło u zająca, nie? Drugie pole, gdzieśmy grali, to była tutaj na Morawie, to była kapustowa łąka, nie? Na kapuście my grali, bo wie pani, kiedyś tak było, że grywało się tak zwane wetki, czyli rozgrywki między dzielnicami, takimi jak, nie? To było święto, rodzice przychodzili, wie pani, na takie mecze, to było coś, jak się tam komuś wtrąbiło, nie? Przy tym. Jedna Kościuszko przeciwko drugi, Morawa, Wielmina, to było, no tak to było. Taki ten świat wtedy wyglądał i te miejscowości, gdzie pani to wszyscy wiedzieli, jak się co nazywa, nie? To było Borki. Pani wie, że na Borkach był klub, który był mistrzem Polski w Palancie. Mój dziadek był członkiem tego klubu. Był mistrzem Polski, teraz się to nazywa baseball, wtedy się to nazywał Palant. To jest dzisiaj Bagier, od Morawy do Sosnowca. Tam nie było, ja pani zdjęcia pokażę, tam było pole. Tam mój dziadek polował na zające, strzelał. Zresztą z Utymanem, z dyrektorem tym. Tam było, ja pamiętam jeszcze końcówkę, jak wybierali piasek. Tam zaczęli wybierać piasek. Tam była taka maszyna, taka wielka, ona miała takie łopaty wielkie. I zaczęli wybierać piasek, bo kiedyś wymyślili sobie taką bzdurę w AGH, że będziemy wybierać węgiel pod filarami miejskimi, nie wolno tego było robić, i na miejscu zamiast tego węgla będziemy transportować piasek na dół i pojedziemy na tak zwaną zamułkę. Kiedy się nami fucie obrazili, bo tam ci profesorowie byli, ja im powiedziałem, tylko zapomnieli jednej rzeczy. Zapomnieli, jak załatwić, żeby Saharę przewieźć na Śląsk. Z góry było wiadomo, że jak taka produkcja jest, jaką to potem robiono, 150 milionów ton, nawet więcej, to było absolutnym niemożliwością, żeby piasek na dół transmitować. I wie pani, górną granicę, jaką osiągnięto, to było 6 albo 7% szło na zamułkę, a resztę szło dali na zawał. Nie? I dlatego to wszystko jedzie. Bytom jedzie 20 cm na dół. Tam 6 kopalń brało. No ale oni dostali największą nagrodę państwową i tak dalej, i tak dalej. A ta zamułka idzie dalej na zawał. I tak powstał Bagier. I tak powstał Bagier, bo Ewald już przed wojną był. Już tam moja mama pływała i na łyżwach jeździła. Mam zdjęcia stamtąd. A Bagier powstał po wojnie. Ja pamiętam, myśmy na tych maszynach jako dzieci tam skakali na tego piasku, nie? Bo to już... I przestali wybierać z tego względu, że wybiły źródła. I te źródła wybiły i oni najpierw ratowali się w ten sposób, że ona tam od strony Sosnowca, prawie na samym końcu, tam była pompka zabudowana, pompę zabudowali i przepompowywali wodę do Brynicy. Nie dali rady. Nie dali rady. Był taka silny, był ten, że oni musieli zrezygnować. Zrezygnowali, tą maszynę rozebrali i ta woda się zaczęła zbierać. Tak powstał Bagier, nie? Na tej zasadzie. No, to był Bagier, co był... Myśmy jeździli na Sztawajery, nie? Czyli do Dolina Trzech Stawów. Dla nas to były Sztawajery. Sztawajery każdy znał. Zresztą tam było bardzo dużo sportów uprawianych, bo koncern Giszego bardzo duże pieniądze kładł na sport. I na przykład hokej czy takie inne rzeczy to było w Murckach. A pływanie i takie rzeczy to były Sztawajery, nie? To byli mistrzowie polscy, olimpijczycy stąd. No ale to były dawne czasy. Od jak dawna pana rodzina jest związana z Szopienicami? Oj, proszę panią. Co do strony mojego dziadka, tego tutaj, Rycknera, to ja pani... Kilka pokoleń na pewno. Kilka pokoleń na pewno, bo mój drugi dziadek pochodził z, ale to się jego, moja prababcia się przeprowadziła do Miesłowic i sprzedała ziemię i tam jest dzisiaj sanatorium, jak się jedzie na Pszczynę, jak się to nazywa, tam gdzie jest
wodę czerpiemy. Goczałkowice. Te tereny, gdzie dziś jest sanatorium, gdzie źródła wybijają, to było od mojej babci. A ta strona mamy nie chce wprowadzać błąd, bo teraz tu się nie orientuje dokładnie. Babcia nazywała się z domu Brückner, dziadek Rusek. I to tyle wiem. Dziadek był urzędnikiem, pracował przed wojną w biurze. Ja, wie pani, ja nie jestem takim z rodziny typowo robotniczej. Typowo, ja pani pokażę, jak moja mama wyglądała na weselu przed wojną. To nie, nigdy u mnie nie nosili tych strojów, tych śląskich. Moja mama była tak ubrana jak dziewczyny w Berlinie, czy w Pradze, czy gdziekolwiek indziej. Nie? To właśnie była ta paczka, co nieśli te dziewczyny, które tu to szopinizm były. Ale ja wychowywałem się normalnie między pracownikami, sam potem byłem robotnikiem. I ludzie byli jak ludzie i wspaniali. I tylko że na Śląsku, wie pani, na Śląsku kiedyś, największe przekleństwo, jakie się mówiło o kimś źle, to się mówiło, to jest taki chachor. I chachor to było najgorsze, co można było. Nie używało się przekleństw. Bo coś tam. Jezus, ja by moja mama słyszała, to jest zawał pewny. Zawał miała na miejscu, to jest pewne. Nie? No. Ja tylko raz pamiętam, dostałem od mamy w banie. Jako chłopczyk przyszedłem do domu i powiedziałem, że mieszkam w Stalinogrodzie. Jak mnie gwizdła, to przez ryczkę przeleciałem, nawet nie dotknąłem tej ryczki i ten Stalinogród zapamiętałem do końca życia. Nie? To był jedyny przypadek, kiedy od mamy dostałem, powiedziała mi, ja ci dam Stalinogród. I jak ja tu przyszedłem do szkoły, to był Stalinogród. Bo od 53. Następny budynek za tą szkołą, za tą 42, to ty, mieszkał brat mojego dziadka. I ja go pamiętam, najmłodszy. I ja go pamiętam, proszę pani, jak on wrócił z Rosji. Jego zabrano. Awaria na kopalni Wieczorek, on tam był sztygarem. Za dupę do wagonu bydlęcego, 7 lat go nie było. Jak wrócił z powrotem, to pamiętam, jak ciocia przyleciała do nas, tam na Niwno, i do mamy mówi, Anny Marii, bo mama się nazywa Anna Maria, Anny Marii, Waldy wrócił. Mama mnie za rękę, ja może miałem 4 lata, 53, no 4 lata, 4,5. A do dziś pamiętam, za rękę mnie i lecieliśmy szybko nie do niego. Ja go widziałem, on leżał w łóżku. On z tego łóżka nie wstał. To było 6 miesięcy i był pogrzeb. 7 lat go nie było, nie? Ale tak na Śląsku było. Za dupę, bo był górnikiem, da się tam za tyłek. I ja na przykład pamiętam, jak mi mama opowiadała, mama o tym nie chciała mówić, nigdy. My to później mówili, ta willa, która jest na Korczaka, znacie tą na dole, co było. Jakby ta willa mogła opowiadać, to się w głowie nie mieści, ile tam ludzi zakatowano, ile tam ludzi do obozu posłano, na Radochę, do Sosnowca. Mój dziadek też tak zginął. Moja mama, nie wiem jakim cudem się udało stamtąd wydostać. No proszę panią, podczas wojny to było gestapo, a po wojnie było jeszcze coś gorszego, czyli UB. Także jakby ta willa mogła opowiadać, to się w głowie nie mieści, co tam, jakie tam ryki były, no to było w piwnicy. Tak to było robione, że ludzie, co na Korczaka mieszkali, to nie wiedzieli o tym, nie słyszeli, nie? Inna sprawa, że może nie chcieli słyszeć, to jest druga rzecz, prawda? Myśmy nie wiedzieli, że u nas obozy w hucie były, wiecie o tym? Kiedyś, bo mamy to nasze stowarzyszenie, myśmy tym 15 lat walczyli o to, żeby muzeum powstało. Powstało muzeum. I kiedyś ktoś nam napisał, Holendrzy nam napisali, Stowarzyszenie Żydowskie z Amsterdamu. Napisali do nas, przez kogoś to przyszło, nie wiem jak oni adres dostali do nas, może przez internet. Czy moglibyśmy im pomóc? Bo oni szukają miejsc, gdzie ten obóz był na terenie huty. Dowiedziałem się, że nawet dwa takie były obozy.
I niestety odpisaliśmy im, że zielonego pojęcia nie mamy. Szukaliśmy jakichkolwiek ludzi, świadków, bo im chodziło o świadków. Nie? Jakichkolwiek ludzi pytaliśmy po wszystkim, po tych wszystkich tych, nie? Nie. Wie pani, nawet to były takie czasy, że nawet ludzie niektórzy jak wiedzą, to nie chcą mieć nic do czynienia i nie przyznają się do tego. Ale to były już sprawy powojenne. To już były sprawy, nie wiem, czy nie podczas wojny jeszcze. Ale im chodziło chyba jeszcze sprawy, jeszcze czas powojenny. Myśmy na przykład znaleźli ten film o Hucie Ołowiu, o Balkanie, jak jeździ i to wszystko, Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku. To stamtąd jest ten film, co jeździ. To Muzeum Holokaustu w Nowym Jorku. Dzisiaj świat jest małą wiochą, to się znajduje. I to czasami do nas się zwracali różni ludzie i byliśmy zaskakiwani właśnie tą historią, którą... Jak człowiek był dziecko, to się tym nie interesował. A jak już był teraz, to się okazuje, że ci, co tam mieszkali, co by mogli coś powiedzieć, albo nie chcą mówić, albo nie żyją. Górnicy mają pewne swoje zwyczaje, jakieś takie nawet przesądy, że się na dole nie mówi dzień dobry, tylko szczęść Boże, że się nie gwiżdże. Czy podobne rzeczy były w Hucie, czy nie? Raczej nie. Zwyczaje, raczej, wierzenia, przesądy, to znaczy, czegoś nie dobiło, to znaczy, albo dobiło. Proszę panią, zawsze są, to znaczy raczej jeden drugiego w konia bardziej robił niż niż tego. Jak przyszedł młody pracownik, a stary pracownik wziął i palec do ołowiu wsadził i mu nic nie było, nie? A młody wsadził i był gotowy przez dwa tygodnie. Nie? Bo trzeba sobie sprawę z tego zdawać, bo pani się palec poci, prawda? Mm-hmm. I jak pani mokry palec wsadziła, to gotowy, sparzony, nie? Po wszystkim. A jak on go wziął i wyczyścił na sucho, wsadził, wyciągnął, nic mu nie było. To takie zabawy robiono, ale tego typu szczęść Boże, czy tego nie? Nie. A w Hucie nie było żadnych takich przesądów, zabobonów, zwyczajów? Ja przypadkiem nie znam tego typu zabobonów w Hucie, żeby to było coś takiego. Bardziej przezwiska były takie, nie? Tak się nie powinno mówić, ale na przykład na tych, co pracowali przy piecu na Utymanie, mówili grzbiety, nie? Że oni fizycznie muszą, wie pani, w temperaturze 70 stopni przy piecu, to trzeba było mieć zdrowie. Górnicy mu opowiadali, że jak górnicy z wieczorka przyszli 20, to po miesiącu 15 chło z powrotem na kopalnię, bo powiedzieli, że się nie dają dojechać przy piecu. Ja by to powiedzieć. Czyste firany to była wizytówka, że była dobra gospodyni. I tak dalej, i tak dalej. Nie? Kobieta musiała, oczywiście w śląskim domu kobieta rządziła, a nie facet. Nie? To było normalne. Opowiadanie tam sińce, bo zawsze tam kobieta rządziła i nie ma. Ale, bo to od tej kobiety wszystko zależało, ona wychowywała te dzieci, ci mężczyźni przeważnie byli w pracy. Ciężko się narobili, bo to czy w hucie, czy na kopalni, to były, wie pani, to były rzeczy. Oni musieli jeść chleb, oni musieli jeść kiełbasę czy coś, bo on by się padł, jakby tego nie zrobił. A ponieważ on był jedynym żywicielem rodziny, w związku z tym chuchano i dbano o to, nie? No, tak to wynikało z życia. To była Gardynstrasse i to... Boże panią, te kobiety tak im czasami się wygłupiały, one co tydzień firany zmieniały, nie? No, a to wtedy firany nie były, tylko firany trzeba było nosić na... Szpanować. Szpanować, nie? To nie było tak. Klubić i szpanować. A ja to pamiętam, jak myśmy... Ja też jeszcze. Ja tu pamiętam Kalinowski. Wiecie, gdzie był Kalinowski? Sklep? Oni mieli piekarnię od środka, a ja z najmłodszą córką, z Marysią Kalinowską, tu chodziłem do tego, do szkoły, a potem do ogólniaka. Ona potem psychologię studiowała i pracowała w Giszowcu w zakładzie karnym. Marysia Kalinowska. A tam w środku u nich był magazyn z materiałami do szycia, tam ubraniowymi, z takimi rzeczami. I tam zawsze samochody przyjeżdżały. I oni tam załadowywali, a myśmy się zawsze karli, skakali i jechali do końca ulicy, jak oni nawracali, nie? Ale do Kalinowskiego się szło, proszę panią, z blachami ciasta. Ciasto, święta, nie święta, przy różnych okazjach, nie? I do Kalinowskiego, tam upiec i z tą blachą z powrotem, nie? Do Kalinowskiego najlepsze jedzenie, jakie istniało, to się kupowało kiszony ogórek i świeża bułka. Reszta to mnie nie interesowała. Ale to wtedy tak było. Wtedy nie było kakao, tylko się piło kakao szale. No tak było po wojnie.
Tak, bo to był okres powojenny, to był zupełnie inny świat, zupełnie inne zaopatrzenie, zupełnie inne czasy. No, wszyscy kapustę kiszoną robili, nie? Wszyscy kartofle przebierali i do piwnicy wkładali. Bo jeszcze z czasów przedwojennych i w czasów wojennych było, jak ten, kto miał kartofle, kto miał kapustę, to z głodu nie umarł. I to jeszcze łomasta jakby była, czyli coś tłustego, nie? No. To wynikało z tych lat, z życia, te życie tak robiło. I wszyscy to robili. Oczywiście później się zmieniało, ale co nie, ale to kiedy? Zaczęło się zmieniać koniec lat 60., 70., co tak. Ale wcześniej to tak było wszędzie. Przypomnę, jedna maszyna była do kapusty i wszyscy ją pożyczali. I oczywiście i ona krążyła, nie? A na furze przywozili i te główki kapusty leżały. Nie? Matka, pamiętam do dzisiaj. Pamiętam, jak mama w domu lody robiła, nie? Kręciła maszynką, bo to. A pamiętam, jak lodziarz przyjeżdżał, czyli szałaj. Miał taki wóz, drewniany taki, buda. I przyjeżdżał i sprzedawał lody. Otwierał te drzwi z tyłu, a tam były takie szufladki, takie deski. Płaciło się tam 2 złote czy coś. Wyciągał deskę i tu wafelka. Tak smakowało, nie? No tak kiedyś wyglądało to wszystko. Ja wiem, że ludzie mają sentyment, się to wszystko podobało. Oczywiście to było zgrzebne, proste, ale to był nasz świat. To, wie pani, to było... Wokół tego się wszystko kręciło. Nie? Jak świętowali hutnicy świętego Floriana? Bo proszę panią, jest tak, że hutnicy to mają taki swój rytuał, prawda? Proszę panią, identyczny rytuał był hutnictwa. Mhm. Tu były 2 święta zawodowe, 2 święta na Śląsku istniały. Mhm. Nic więcej. 4 maja to był Dzień Hutnika, a 4 była Barbura. I to było to samo. Orkiestry od 6 rana zaczęły chodzić, grały i tak dalej. Festyny były, nie? I tak dalej. Się tam kiedyś ćwiartka dostawało w hucie z jakąś tam zagrychą. To było święto. Te święta były obydwa. Zresztą, tak szczerze mówiąc, myśmy je dokładnie obchodzili w hucie, jak i na kopalni. 4 maja to my całą kopalnię u nas mieli, dowództwo wszystko. A 4 Barbura to myśmy tam byli, na kopalni, nie? No. I to był ten sam poziom. Huta zniknęła, Florian zniknął. Myśmy nawet wtedy, mało kto wspominał o tym, że Florian to był patron strażaków, nie? Bo to było huta w Szopienicach, w ogóle hutnictwo na Śląsku. To było święto, równe świętu górniczym. Tak samo hucznie obchodziło, tak samo się obchodziło z orkiestrami, ze wszystkim, z medalami i tak dalej, nie? I tam z jakimiś... Różnica polegała tylko na tym, że w hucie niestety trzeba było w ten dzień pracować. Bo piece i wszystko nie szło zatrzymać, to musiało iść 365 dni w roku. Nie? A czy zna pan jakieś powiastki i anegdoty dotyczące właśnie Szopienic? To znaczy, ja wam coś powiem. Utopcy, bo to się mówi o utopcy. O utopcach to zawsze babki straszyły, żeby dzieci nie chodziły nad wodę, bo niestety ja byłem prawie świadkiem, jak się Grzesiu tu w Rawie utopił, 4-latek. Wpadł do środka, woda pociągła i było po wszystkim. Nazywał się Watoła. Mój sąsiad, mieszkaliśmy na jednym piętrze, naprzeciwko. Ja do dziś go pamiętam, to była tragedia straszna. I to chroniono przed tego typu rzeczami, nie? Bo wiecie, jak to dzieci to... A nie wiem, są po sobie. Tu nie było dachu, żeby ja nie wlazł. Tu nie było, ach, tu nie było dziury, żeby nie wlazł. Nie? Do Tilego na Fary. To się przeskakiwało, bo nam zawsze piłka tam wpadała, nie? No, pokażę wam go przed wojną, jak chcecie. Pokażę wam parę zdjęć. To... No to było... Ja mówię... Kiedyś się rodzice tak nie bali o dzieci. Mama mnie pół dnia szukała, a ja z Jasiem tym... koniami jeździł, bo uwielbiałem konie. A on z MPRB, Jasiu Broda, wyjeżdżał z koniem, a miał karego takiego. Kary, jak pogrzeb przed to Kary zaczynał tańczyć, bo on był z cyrku.
to siadałem na tym, on mi dawał lejce, Jasiu, nie? Dla niego to było, a ja miałem lejce i konia. Świat nie istniał wokół. Nie. A mama ja szukała znowu, gdzie ten pieron pojechał, nie? Ona wiedziała, że ja wrócę z powrotem, no ale... Wie pani, ja pamiętam bójki między Sosnowcem a Żopienicami. Lata 60. to jeszcze były czasy, kiedy naokoło całego kościoła w Żopienicach, na każdym, na płocie, na każdym jednym szczebelku wisiała czapka Sosnowca. No, Sosnowiec tu przyjechał w Żopienicę zbić, chyba dwa tramwaje z przyczepkami pełne takie. No oczywiście chłopcy się szybko zmontowali. Tu na rynku, czy na ulicy, wszędzie się prali. No, to było wtedy, tu wtedy ZOMO przyjeżdżało przez 3 miesiące do Żopienic dziennie porządku pilnować. Nie? ZOMO wtedy z tej szkoły z Ligoty. No to było wtedy jeszcze trochę. No, potem to minęło. Ale jak do Sosnowca pojechaliśmy na film The Beatles, w muzie leciał, nie u nas, tylko w muzie, i wracaliśmy z powrotem i z tramwaju, tu żeśmy wysiedli, nie? Z piętnastki. A kolega mi mówi, a to zima była, krótka zimowa, nie? A kolega mówi, to, a co ty tam masz, nie? Ja patrzę tu, a ja tu mam widelec wsadzony. Widelce mnie dźgnęli, ja tego nie czułem w ogóle, nie? Bo tylko on tak został w tej kurtce, ten, no, musieli słyszeć Śląska, po śląsku. To były takie czasy, nie? Nic się nie stało, bo to w tej kurtce, nie? No, ale miałem widelec w zapasie. No, no takie były czasy, to było, nie. Dziewczyny z ogólniaka wychodziły, ja to słyszałem na własne uszy. Szły na przystanek, na piętnastkę. Stały na przystanku i koleżanka pyta, gdzie jedziesz? Do Polski. Bo ja do Sosnowca. Dziewczyny, które mieszkały w Sosnowcu, nie? Bo one tu chodziło dużo do szkoły. Nie? To mówiła, do Polski jedzie. No, takie było. Zdziwiony był, ja bym tak powiedział, ktoś złośliwy, ale wy sami tak mówicie, że jedziecie do Polski, nie? No, no ale tak to było. Wszystko mija, wszystko przeszło. A z Żopienicami związanych jest dużo wspaniałych osób. Czy któraś utkwiła panu szczególnie w pamięci? Albo... Mogę wam powiedzieć tak. Kazimierza Kuca znam od jeszcze jak dzieckiem byłem. On nawet krótko mieszkał u mnie z tyłu. Pamiętam Kaczmarka. Nie wiem, czy wy znacie. To jest facet, który prowadził audycję radiową bardzo na Śląsku popularną. Nazywała się... Nazywała, to on zawsze mówił... Pyrsk Ludkowie. Tak zaczynał. On był taki troszkę wykrzywiony, takiego trochę garba miał. Kolega zresztą Kuca. Oni razem na studia wyjeżdżali. Kuc go wspominał. Jego siostra mieszka u mnie na Kościuszki, na ulicy, bo to była Kościuszki. Teraz Kantorówna, to była Kościuszki. Musieli to zmienić, jak do Katowic przyłączono, bo nie były dwie. To u nas jego siostra mieszkała. Kto u nas z Żopienic, kogo ja znałem? Oczywiście ciężarowca, nie? Z Żopienic Janusza Sidły. To był oszczepnik, to był przecież tylukrotny, nie? No, tylko on się nie nazywał Janusz Sidło. Reinhold Sidło. Się nazywał. No, Czesław Białas, oni tam wszyscy mieszkali w jednym. Dwa domy obok siebie, jak się to mówiło, z przodu i Hinterhaus z tyłu. Proszę panią, z Żopienic było sporo, ale ludzie, którzy powjeżdżali. Ostatnią nauczycielkę, co ja pani powiem, to jest pani, która jeszcze niedawno była ministrem szkolnictwa wyższego. Nazywa się Kluzik-Rostowska. To jest dziewczyna z Wielminy. Jej ojciec uczył na Wielminie w szkole podstawowej, matka. Jej ojciec potem przeszedł do Mickiewicza. Może jacyś lekarze? Ja Greglewicza pamiętam. Ja pamiętam Greglewicza, ja pamiętam Bajchlera, który tutaj mieszkał. Bo Bajchler był jeszcze lekarzem mojej rodziny przed wojną. I ja go pamiętam, jak przylatywał, ja dziecko byłem, to Bajchler przylatywał. Greglewicz. I potem, kto mnie operował na Korczaka? Miałem 6 lat i zachciało mi się sztangę 50 kilo podnieść. I zrobiłem tak. I było po wszystkim. I coś mi tu pękło. Po mamę zadzwonili, mama przyjechała pod pachę
i na Korczaka do szpitala i się okazało, miałem jakąś lepokiszkę, wzrosty i to pękło i na stół. I mnie operowali. Pamiętam pani doktor Włodarczyk, bo oni mnie dali na męski oddział. I ci panowie do dziś pamiętam, jak mnie wykorzystywali, bo to była znajoma mamy. I oni zawsze przynosili, wiesz, Włodarczyk, Adaś, potrzebujesz coś? A kiosk był za bramą. Nie można było wychodzić. To ona szła i mi kupiła, nie? A oni mi, powiedz mi, że to potrzebujesz, nie? Ona się śmiała, bo dobrze wiedziała, że to nie dla mnie, nie? No, to Włodarczykową pamiętam. Ja pamiętam, no, Gryglewicz, on mnie operował, a za półtora tygodnia mnie wyrzucił ze szpitala. Tam chłopcy piłkę grali, a ja wyszedłem i stanąłem i patrzyłem, nie, jak oni grają. Piłka do mnie przyleciała, a ja kopnąłem tą piłkę. Lekko, żeby ją podać, a on to widział. A ja po operacji ślepy kichy. Za telefon i do mamy. Pani Anko, niech pani przyjedzie po niego, bo ja przez niego herszlak tu dostanę. Proszę go zabrać. Mama przyjechała, co ty robisz? Zachciało ci się, mano, piłka grać ode mnie, ja tylko ta piłka nie... A on przyszedł, mówi, ja przez niego zawał i zabrała mnie do domu. 3 miesiące mi nie wolno było grać, abyście wiedzieli, jak ja po miesiącu szalałem. No ale tak to było. Co pamiętam jeszcze z tych ludzi? Wie pani, no najbardziej na pewno był znany Kuc, Kazik Kuc. Kaczmarek, Kaczmurka do dziś pamiętam cię. Potem byli ci ludzie tacy znani, którzy byli ci koledzy Kuca. O, kto był? Józef Kopocz. Speaker telewizji Katowice. A co on z nami z Domu Kultury jako jeździł, jako konferencjer, jako kolega Henka Ciesielskiego. Bo oni w trójkę chodzili do Ogólniaka, do Mysłowic. Mało kto o tym wie. Ale oni w Ogólniaku, w Mysłowicach zrobili trio śpiewacze. A te trio było w składzie. Kazimierz Kuc, Józef Kopocz i Henek Ciesielski. I to było trio śpiewacze, nazywało się Belkando. Kuziak się śmiał, jak ja mu to powiedziałem, nie? On to zapomniał już o tym, jak to było. Nie? Ale tak to było. Kopocz, wiadomo, Józef Kopocz się stał. I on potem ze względu na Ciesielskiego i tego, to jak miał czas, to on z nami z zespołem jeździł, z Domu Kultury jeździł jako konferencjer. Parę razy z nim byłem. Znaczy on z nami, jako konferencjer. Teraz pani pokaże coś, co... Proszę popatrzeć. Tu idą pracownicy, huty, szopienice. Ale jakie fajne zdjęcie, popatrz mi. Na rynku w szopienicach. Ale super, to jest... Ta w kapeluszu? Mhm. To jest moja mama. Ale pięknie. A to? Ubrana. To jestem ja. Ale fajne. Nie wiem, ile to miałem. 5 lat? 6 lat? To zdjęcie znalazłem w naszym muzeum w hucie. Pojęcia nie mam, kto to zrobił. Ja, ale super. 68 rok. Ja. Przełom 67-68, Natasza w Szopienicach. To był nasz pierwszy zespół. A to już jest Dom Kultury. To jest Ciesielski. Tu jeszcze byłem młody i ładny. Tylko z tym, że tu już byłem po wojsku. Tu już byłem, jak wróciłem z powrotem. Kiedy Natasza przestała działać? Natasza do dziś działa. To znaczy Natasza przestała działać w momencie, w zasadzie te kulturalne rzeczy, jak myśmy się przenieśli na Burowiec, do Domu Kultury.